Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patchol i w końcu mamy nową serię, gdzie prosi, uczą mnie, a także was grać Fortnite'a. Jak wiecie, po moich streamach często przydałaby mi się nowa lekcja, ale wydaje mi się, że wam też. I dzisiaj pierwszy odcinek z Livestarem. Kto nie zna Livestara, jest to osoba, która na swoim koncie ma prawie 2,5 tysiąca winów na prawie 6,5 kd. Więc wydaje mi się, że to jest mega świetna opcja. Do tego ma bardzo dużo turniejów wygranych. Niedługo jadam na Worlds razem ze swoją drużyną. Kiedyś ta drużyna nazywała się ONF. Pewnie znacie prawie każdy w Polsce, chyba kto się interesuje Fortnite'em, zna ONF-ów. Teraz jest Dynamite. Dynamite ze względu na to, że przeszli pod menadżera. I to jest naprawdę świetna opcja. Teraz jest to drużyna, która się mega prężnie szybko rozwija i zalicza naprawdę dużo turniejów. Bardzo mi się to podoba. I dzisiaj Livestar nam pokaże, jak trenować aima, budowanie, poprowadzi mnie w paru gierkach do wygranej. Co jeszcze? No chyba tyle wystarczy, prawda? Na pierwszy odcinek. Naprawdę Livestar, osoba, która jest mega, mega osobą myślącą w grze. Wydaje mi się, że jest kapitanem drużyny. Że tego nie przyznał, ale chyba według mnie najlepiej się nadaje na kapitana tej drużyny. Więc okej, zapraszam was do odcinka. Pamiętajcie też, żeby wbijać Livestara na Twitcha. On streamuje na Twitchu. Na tych streamach możecie się naprawdę świetnie dużo rzeczy nauczyć. I na kanał, który powiedział... Uwaga, przeciek tylko i wyłącznie u mnie. Livestar powiedział, że rozwija kanał na YouTubie, zaczyna rozwijać i zacznie tam serię poradników. A wydaje mi się, że poradniki od osoby, która jest pro playerem, chyba są najlepsze. Okej, ja już nie przedłużam. Zapraszam was do odcinka. Pamiętajcie, zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek, wszystko co się da. I w komentarzu piszcie, kogo chcecie w następnym odcinku. Dajcie kogokolwiek, ale w polskiej scenie, bo za granicą jeszcze nie mam kontaktów. Więc dajcie kogokolwiek. Zapraszam was do odcinka. No i tak jak wam wszystko na początku powiedziałem, dzisiaj ze mną będzie Livestar. Siemanko. I Livestar jest naprawdę mega pro kozakiem. Zobaczycie sami po tych akcjach i tak dalej, co on robi. Ja się przekonałem, dzisiaj graliśmy naprawdę parę godzin dobrych i chyba będziemy grać więcej, co nie? Dokładnie. Więc wszystko macie w filmiku, co robić, jak grać lepiej, wszystko wam Livestar opowie, ja troszeczkę wam pokażę jeszcze, więc zobaczycie w filmiku. Zapraszam do oglądania. Dlaczego ONF przestało istnieć i teraz jest Dynamite? Bo to jest takie pytanie, co... No ja już wiem, ale widzowie pewnie będą pytać, więc to jest ważne. Okej, to jest tak, może po pierwsze nie przestało istnieć, bo to dalej ten sam skład, tylko pod inną nazwą. Czyli po prostu mamy w nickach Dynamite, a nie ONF. No tak. Jesteśmy tym samym składem. Dlaczego zmieniliśmy nazwę? Bo dołączyliśmy do organizacji. Czyli po prostu, która nam może pomóc bardziej się rozwijać. Jakieś wyjazdy na LANy za granicę. To, co musieliśmy wcześniej sami kombinować, szukać sponsorów, co jest mega ciężkie. Organizacja ma swój budżet, po prostu stać ją na to, żeby nas tam wysłać, żebyśmy się pokazali. No i to. Naprawdę, super. To mi się bardzo podoba. Bo tak jak mówiłem, ja wiesz, ja mam tych swoich HNS-ów. Stworzyliśmy to niedawno, jeszcze nawet turniej żadnych nie graliśmy, co niedługo się zmieni, mam nadzieję. I też ja próbuję to sam zorganizować, ale tak jak widzę, że wy zbieraliście sobie chłopaków na początku, to ciężko chyba samemu, nie? To znaczy, wiesz, my przez rok grania byliśmy w ONF, czyli sami stworzyliśmy, sami kombinowaliśmy, sami szukaliśmy turniej. Ale udawało się, udawało się, nie? No pewnie, że tak, no nie dołączyliśmy do żadnej organizacji, a znają nas w Europie wszystkie teamy profesjonalne, tak? A dole tutaj. Pod tym takiem ONF, drużynki, której sami... Dobra. Sami założyliśmy, byliśmy w planie na nie, tak? Dostałem. To już jest jakieś osiągnięcie. Sam fakt, że... Na plecy ci wchodzi, na plecy ci wchodzi. No, jakiś... Śpi. Obydwoje? Tak. Ja pierdziele. Ej, dobra, przecież... Widzowie chyba widzicie to, że ja nawet tutaj nic nie zrobiłem, a już obydwoje nie żyją, nie? Akurat dlatego ucięłem na kury, siadł taki ładny headshot. Ja pierdziele. Ale pytanie się teraz nasuwa. Trenujesz aima? Czy nie trenujesz? Czy jesteś już taki, że po prostu siedzi to w łapie? To znaczy od początku mi się dało bardzo dużo flików, ale trenuję. Fliki, co to są? To są nie wiem jak się to wytłumaczyć. Szybkie ruchy, nie... A, czyli masz na przykład tu przeciwnika i też na drugie od razu w drugą stronę, tak? Tak. No to sztos, to już rozumiem. Ale trenujesz? Tak, trenuję. Teraz w takim programiku Kowak się nazywa, FPS Trainer. Możesz ustawić sobie na przykład, żeby te pionki poruszały się movementem w Fortnite, jakiś duży potek do kwadracików coraz szybciej, podlicza ci punktację, masz punktację ogólnie światową.
O, jakieś trackingi, gdzie musisz po prostu celownik trzymać na celu, żeby on traci HP, skupujesz na następny. Czyli dosyć że sobie trenujesz to wszystkie, masz jeszcze statystyki tam zapisane, nie? Tak, dokładnie, widzisz swój progres po prostu. I też masz motywację, jeśli tu masz tego siorba, o kurde, wypijesz. Ja wypiję 50, ja to wypiję sobie tego siorba. Dobra, by się bardziej przyda w sumie, wiesz, bo ty masz mniej. Nie, pij. No sobie rację, bo ja szybciej umrę. Wiem, że... To jest w internecie, czy trzeba ściągnąć? To jest na Steamie. Nie wiem, ile to kosztuje, bo tam też kupiłem na jakiejś promocji akurat. Ale kosztuje, no dobra, czyli rozumiem, że trzeba kupić. Ale około 30 zł, to nie jest naprawdę dużo suma za tak dobry program. Czyli warto zainwestować, dobra, widzę. Ludzie przede mną. Tak, zaraz dokończymy, dobra, to chodź, jedziemy, co? Oj, oni nie wiedzą o nas, wiesz? Oni nie wiedzą o nas. Ja chyba od razu po tym odcinku sobie zainwestuję w ten program i jeszcze dogram do tego, żeby pokazać to. Więc jak coś czekacie na koniec odcinka, wam pokażę. Tam widzę. Wiesz co, podejdźmy bliżej i spróbujemy dać im laser. Dobra. Laser? Aby z sekundy znikli po prostu. O, dobra. Sorry, strzeliłem, ale miałem dalny strzał. Wszystko ok, mistrzu? Tylko jeszcze info. A, dobra, racja. Minus 88 na biało? Dobra, nice. Nie żyją. Dobra, nice. No. Dobrze, nie za zero. Właśnie miałem, że masz rację, info, nie? Najważniejsze. Tak, to jest tym bardziej w jakichś fajtach, to jest mega ważne. No to sam nie pomyślałem, ale to masz rację. Laser chodziło, abyśmy w jednym momencie zaczęli strzelać, żeby on po prostu zniknął. Aha, czyli taki momentalny, no, dobra, mamy dropa na daleko, zaznaczę go. Momentalny kill, dokładnie. Dobra, to już rozumiem. Okej, okay. Wszystko wytłumaczone. Miałem dokończyć jeszcze o tym AIM-ie, o programiku. Co jest najważniejsze, ściąga tobie z pliku twoją czułość z gry, więc po prostu jak możesz też sam to ustawić, tak, ręcznie. No tak. Ale jeśli, nie wiem czy wiesz, ale jeśli w ustawieniach, w opcjach ustawiasz sobie czułość myszki i przeciągasz suwak, to tam też się pojawiają setne. Jakbyś zauważył, to nie ma tak, że ci przeskakuje 1, 2, 3, tylko jest 1, przeciąga się 2, przeciąga się 3. No tak, tak jest. No. Więc to może ci pobrać, ale prosty tip. Żebyś mógł taką samą czułość ustawić na innym komputerze, jakbyś grał gdzieś jakiegoś lana, jakiś turniej, to prosty tip, wystarczy, że wyzerujesz sobie to, tą czułość myszki i zrobisz to strzałkami. No tak, rozumiem, no. Pisz to. Ale to i mówisz, tak, że automatycznie ci pobierze, nie? To twoje... Tak, tak. Musisz sobie po prostu wybrać, że chcesz z Fortnite'a config i wybierasz config Fortnite'a. Rozumiem. No to sztos, to ja zainwestuję w program i jak coś, to na koniec odcinka będziecie mieli pokazane, jak ten program wygląda. Więc też dostańcie do końca. Warto, naprawdę. Jak skoro mówisz, że warto zainwestować, to sam zainwestuj od razu. No tak, no to na pewno polepszy twoją celność. Jeszcze inaczej, a powiedz mi, jak zaczynasz grę, nie wiem, siadasz do komputera, no, i zaczynasz grę. Czujesz się pewnie strzelając do ludzi, raszując ich od razu, taki pierwszy meczyk solo kill? No nie, rozgrzewkę trzeba, nie? Chociaż no miałem, właśnie, dni, jeśli... miałem dni, że to właśnie pierwsze siadło idealnie, na przykład pierwsza gierka idealnie. Jakieś takie 15 fragów wygrana i tak dalej, ale to naprawdę jest rzadko, więc to tylko przypadek, nie? Samoloty lecą na plecach. Okej. Okay. Czyli... No widzisz, że ja wolę się rozgrzać na czymś takim, po prostu siadam do i... Jestem pewien, że trafi gościa. Ale ich laguje. Dobra. Strzelajmy, no. To ty bardziej, nie uciekną nam. Minus 100 dostali. O, widać mojego aima, chyba teraz zacznę trenować. Powiedz mi jeszcze, w takim przypadku jak teraz lecimy na retail obydwoje. Mamy duo, powiedzmy nawet turniej. Jak chcesz turniej, to patrząc po tym, że leci dużo osób, to byś leciał od razu koło siebie, nie? Nie ryzykujecie na solo 1 na 2. Wiesz co? To zależy. Jeśli na przykład będą dwie ekipy tylko, znaczy jedna ekipa na retailu plus my, to byśmy lecieli gdzieś naprzeciwko nich na domki, tak? Żebyśmy nie byli tuż obok, ale byśmy byli, bo z takiej miejscówki, jeśli ich zabijesz na early, gdzie jest te RNG, ale czyli w zależności kto co podniesie, no tak, to wiem, akurat, no, będzie miał przewagę. Ale masz dużo lutu, nie? Jeśli by było dużo więcej ekip, to raczej byśmy skautowali, czyli właśnie patrzyli sobie wokół, gdzie kto poleciał, ile osób poleciało i polecieli gdzieś, gdzie jest wolniejsza miejscówka. Góry mam typa, uważaj. Dynamit rzuca. Dynamite. Nie mam nic, wiesz? Nie, ja tylko pistolet strzelę, nic nie było. Dynamite rzuca. Ja kill-offem go będę bił, uważaj, kill-offem cię go bił. 20-40. Zwracam uwagę.
Aj, nice, bierz. Ja pierdzielę. To było mega, powiem ci, to było mega. Wiesz co proponuję? Taktyczne uciekanie na ten, na rozwalone domki. Tak. Masakra. A chodź, zobacz, chodź. Trzymaj to. Masakra. Pij to i teraz uciekamy. Bo ja mam 7 ammo tylko do SMG, więc... nie zaryzykuję. Ja mam 18 do pistoletu, 2 mogę ci wyrzucić jak chcesz. O, pokażemy widzom, że stawiać taki beznadziejnej sytuacji da się wyjść. Dobra, jak widzicie, ja mam pistolet, ty masz SMG szare. Tak, i to 7 ammo. Oby tu nikogo nie było tylko. Oby tu nikogo nie było, właśnie chciałem to powiedzieć. Zaraz zobaczymy. Ja tam mam 44, wystarcza. Dobra, powiem ci tak, nie jest najgorzej. To może w ramach zemsty wracamy na retail, co? Dobra. Oblutowani. Pompy nie mam, to na daleko będę zastarał. Masz SMG czy nie? Nie, mogę ci dać jak chcesz ammo. Ja ci mogę dać SMG. Dobra. Dzięki. O, przeładowany nawet. Dobra. No, zobacz. Dobra, strzelałem się na tym domku, co byliśmy. Tak, nie strzelaj z daleka, dopóki się nie zobaczą. Jak zobaczą to laser, jak nie, no to podchodzimy jak najbliżej. Dobiegają na następny domek, więc dojeżdżają tam właśnie. O, dobra, by dwoje dojechali. Tak, tam dwie ekipy już się biją, to jest trzecia ekipa prawdopodobnie. Strzelaj do tego na dachu? Dokładnie za nimi. Poczekaj, muszę podejść bliżej. Poczekaj. Zeskoczył? Tak, zeskoczył. I dwóch jest tylko, zostało? Tak. Wchodzimy teraz tam. Powalony jeden? Jeden ma biało. Dobra, ten drugi też biało miał. Poczekaj. Dostał minus 70. Nice. Nice. I zobacz jaki lucik. Super. Z niczego? Mamy wszystko. No. Sztosik. Super. Mamy rifcik. No i super. Na chwilę wycofanie. Wróciliśmy i mamy wszystko. Faktyczne wycofanie. Dwie ekipy się mam. Plan jest taki, wchodzimy jeszcze nie, bo wchodzimy najwyżej. Jeden typek jest tutaj na tym. Możemy na tego wlecieć tutaj, widzisz? Na hangar, najlepiej na hangar. Dobra. Nie posłuchałem cię tym razem, ale... Okej, okay. Chodzi o to, że tamto ci skolapsują zaraz. Dobra. Już. Dobra. Nie już. Piszę. Jeszcze jakieś zero ma, super. Już. Super, teraz już. Headshot. Teraz cię nie posłuchałem, ale typek w ogóle mnie nie słyszał, bo widziałem jak leciałem do niego. Nie, spoko. Chodziło głównie o to, że jeśli oni by wbiegli na hangar, to później byśmy mieli troszeczkę lipę, bo tam to stało na innych schodkach, no tak. Zobacz. Tak, to wiem. Dlatego wyjście słuchajcie, ja nie musiałem tym razem, bo wiecie, pomyślałem troszeczkę inaczej, ale wyjście słuchajcie. Dobra, to co, lecimy dalej, szukamy przeciwników. Jestem za. Takiej ciekawostki to u nas w teamie właśnie Evil, jak był skirmisz, te takie wiki były w skirmiszu o tym turnieju od Epica w Fortnite. No. Przez 2 dni grali składy, kto zrobi więcej killi, nie? Mhm. To pobili właśnie rekord świata. Co ty gadasz? Tak. Ile zrobili? Ojejku, nie pamiętam. Musimy sprawdzić. Ale ponad 50 na pewno, bo tam widziałem 50 coś było. Coś tak, tak. Ja tylko wiem, że dostali 15 tysięcy dolarów za to. O kurde. No. Nice. To nieźle. To powiem ci, że aż miło posłuchać takiego czegoś nawet. No. U nas Rafaelok z HNS-ów naszych, to w drugim sezonie 32 kile stole na składy zrobił, nie? Dużo. To sztosik. To mój rekord jest dużo mniejszy. Jaki masz? Mam 26 solo na składy. No to bardzo ładnie. A na solówce 24. Może dlatego, że wtedy graliśmy wyłącznie te składy, bo trenowaliśmy ciągle, bo wtedy Epic wspierał i turnieje były tylko składowe. Się na tym bardziej skupialiśmy. No wtedy ładnie było, no. Powiem ci, że... A to kurde, teraz jest bardziej właśnie turnieje pod solo duo, a te składy dużo rzadziej. Tak, solo na jest. O, coś tam kręci, jakiś starący. Leży jeden za tobą. Leżą we dwoje. O, super. To ładnie. On sobie postawił przed nos ściankę. Tu masz digla? Masz digla już? Ja już mam. Ma się teraz...
Teraz miałem digle i tak jeszcze ją, że mam. Kotki jakieś? Mam. Poproszę. Masz, trzymaj. Też na razie nic nie widzę. O, coś tu się trzeba na prawo, widzisz? Na dole? O, widzisz? Mhm. Kotki na dole. Leczmy. Łeb dostała powalona. O, ma. To ładnie. Druga zabita. O, to teraz... Kurczę. Dobra, trafili mnie, trafili mnie. To było piękne, ładnie. W sekundę to zrobiłeś. Ja pierdziele, taki to jest. Typek jest na lewo, za szopą, na lewo za szopą, no. I drugi jest na prawo za drzewem, uważaj. Dobra, już mam full. Podki mi rzucisz? Wejdę sobie do ciebie. Tak, trzymaj połowę. O, one spadają. Okej, mamy strefę. Sztos. A powiedz mi, jakbyś... Na, jest sam koniec, nie? O nie, to strzelasz już do nich. Oni tam... Tak, mam. Jeszcze raz powiedz. No jak jest sama końcówka gry, to najlepiej sobie strefę zająć i co dalej? I obijać po prostu typów? Tak je budujesz. Wymaga wysokości tak tam, i obijanie. Tak, dokładnie. To sztosik. Dobra, to tylko trzeba teraz też wygrać. Się na hama tak, żeby za długo się kurde nie wychylać, żeby dojrzeć jakieś głupieś plomby, nie? Dobra, już tego ping dam przy sobie znaleźć. O Jezu! Tak... Chodź tutaj gość! Nie, dostałem snajper randomowo od gościa. Serio? Będzie mnie dobijał? Zaskocz tam mnie dobił. Jeden gość ma tam trochę czocie jest. Coś, coś ty zrobił. Kumpla mi dobiłeś. Ale od razu zeskoczył mi dobił, frajer. Ej. To ja też. Gdzie? Nie wiem. Będzie kolapsik chyba. Bardzo możliwe. O, nice. O, poszło. Super. Dobra, teraz musisz mnie kierować. Co mam robić? Co mam robić? Dwie osoby. Jeden na jeden mam. Stos. Tak, jeden na jeden. Wiesz co, dostałem kubika. Rozumiem. Stajpa. Po prostu siadła stajpa. No to jest randomowe w grze, nie? Może siąść, może nie siąść i tyle. Dokładnie. O, tu się wchodzi. RPG. Nie o co się bawić. Dawaj, schody, schody. No i super, dostał. No i bierzesz go, powoli. Zejdź niżej, tylko uważaj. Mam pamiętaj, że masz digle, coś zbuduje. Tutaj nie będzie mógł nawet budować, więc uwaga. Digle zamieść ściankę sobie diglem. O. O nie. O nie. Wiesz co możesz zrobić? Cofnij do tyłu. I szybko pij te podki. Masz może ognisko? Sprawdź sobie. Nie mam. Ale to zwaliłem. Dobra. Nie, powoli. Spokojnie. Kurczę, gdzieś na prawą stronę, wiesz? Bo oni tam się bili i tam było... Oj, musisz uważać. Masz jeszcze lunche? Nie, już nie mam, już nie mam. Ale gość to zrobił. No. Dostał to coś z tego, z RPGa i koniec. Tak, widziałem właśnie. Mocno dostał. Możesz próbować polecieć w lewą stronę, budując sobie ścianki do przodu. Tam był lud gości, którzy się bili przy tamtych budynkach. Ja w ogóle go nie teraz widzę. Teraz zbuduj ten, sufitkę na tym. Niżej. No. Pietro niżej, na tym. I biegnij sobie do tego. Ale to tak to... Kacząc. Tak to przecież on mnie będzie widział. Ale to... No ale to co jakiś czas stawię po prostu ten. Podłogę. Ściankę. Nie, możesz puścić RPGa i biec, wiesz. To mu da tam zadymy trochę i leci do przodu. Najważniejsze, aby za tobą nie biegł. Dobrze, podejdź bliżej, zaraz się schowasz za murem. A dobry jest gościu. Ja myślę, że on ma więcej szczęścia niż rozumu, wiesz? Znaczy, po movemencie powiem ci szczerze. Po movemencie powiem ci szczerze, że ładnie to zrobił. Może po tego dropa pójść. Tam widzę, że... Możesz tak, no to teraz postaw sobie do tyłu, biegnij z tym sufitką. Trochę maców marnuje. A dużo masz? No, jeszcze ponad 1000. Dobra, już możesz puścić. Jesteś dość daleko. To się obuduj przy tym, jak będziesz... Drzewo zasłania się, super. Obuduj się koniecznie.
Bo to jest tak, że czasami się nie chce. O! Dąży? To jest dopiero streamer. Dąży chyba, nie? Dążysz, tak, bo z tej strefy bardzo powoli strefa idzie, bo to jest końcówka. O Jezu, bym tą grał. Ugrasz to na spokojnie. Patrz, kiedy ty masz staw, same złote broni, jeszcze małe płotki na zapas. Powiem ci tak, jak wygrałem już prawie 1300 gier. O, jest typek. Mhm. To teraz jak mi instruujesz, to czuję się totalnie jak noob, nie? Masakra, ja bym tak nie zrobił, tak jak mi mówisz. Kwestia grania jakiś... Weź zbij mu same ten... O, w dół, niech tych się skropcuje. Gościu ładnie buduje. Podjeżdżę go. Te trzy rakiety zostaną na to, żeby mu HG zbijać. Dobra, wyżej już nie wchodzi. HG zbijaj, RPG. RPG i podchodzisz po podłogami. Podłogami podchodzisz. Do góry. Super. RPG-a sobie możesz ładować. Pamiętaj, że masz digla, nie? Mhm. O, chyba psuje to. Nie, zepsuł to. Tak jest! No i pięknie, Pato, super, pięknie. Ale to było dobre. No ale powiem ci, że z twoim tutaj... Gościu był mega dobry, ja na przykład nie umiem takiego czegoś zbudować, nie? Tak szybko. Ale z twoim tym instruarzem, jak to się mówi, to powiem ci, że gra łatwa, naprawdę. Naprawdę gra ładnie łatwa. To wyszło, ładnie, ładnie. Tak jak wam mówiłem na początku odcinka, polecam zajrzeć do Lifestara na Twitcha, szczególnie tam ma streamy, naprawdę mega się można dużo nauczyć. Oraz na kanał na YouTubie. Planujesz prowadzić, prawda? Kanał na YouTubie teraz. Tak, teraz będzie jakaś seria z trikami, tipami, krótkie filmiki. Poradniki. Dokładnie, poradniki po prostu. To co lubicie najbardziej, prawda? Więc linki w opisie do... I zaraz przechodzimy do tego aimbota, aimbota. No, Kowaka, FPS Strider. O, FPS Strider, dokładnie. Zaraz do tego przejdziemy, wszystko będzie nagrane, zobaczycie. Okej, tak jak wam obiecałem, na sam koniec będzie ten Aim Trainer, czyli program do trenowania aima. I problem jest w tym, że trochę mi się nie chce on na OBS-ie, że tak powiem, nagrywać, ale spróbujemy. Nagrywam to już trzeci raz, bo coś tam mi się działo, zmieniłem opcję, mam nadzieję, że to będzie działać. I teraz tak, jak widzicie, na lewo mamy wybór map. Tych map jest naprawdę mnóstwo, możecie sobie poszukać, nie wiem, pod Fortnite'a, jest celowanie z pompy, ze snajperek, ze wszystkiego jest. Wpisujecie sobie mapy, ale dla mnie najlepsza na rozgrzewkę przed grą i do trenowania aima jest ta Till Frenzy. Till Frenzy, bardzo łatwa mapa, bardzo... Prosta właściwie w swojej konstrukcji, ale też zarąbista, jeżeli chodzi o podgierkę. Widać to wszystko? Widać. Okej, dałem zwykłe play, czyli tutaj nie mamy challenge'u. Challenge'e polegają na tym, jeżeli klikniecie challenge, play challenge, to wtedy macie na przykład 30 sekund, bijecie jak najwięcej fragów, czyli tego zabijacie jak najwięcej, w jak najszybszym czasie i z jak najlepszą celnością. Bo widzicie, jak nie trafiacie, to celność wam spada. Zostają tutaj strzały, klikacie kolejne, pokazuję wam jak szybko zabijacie te swoje kwadraciki. I powiem wam szczerze, że jak rozgrzecie się na takim czymś, to potem coraz szybciej strzelacie, coraz celniej. Powiem wam szczerze, że przejście na grę do Fortnite'a jest zupełnie inne. Ręka jest rozgrzana, lepiej się strzela do typów, lepsze heady siadają. A jak będziecie trenować na tym naprawdę dość długo, to wydaje mi się, że już w ogóle sztos wyjdzie. Dlatego ja wam tak szybko pokazuję, żeby nie przedłużać odcinka. Ale tych map jest naprawdę dużo. Możecie też, wychodzimy z tego, możecie też wpisać Fortnite. Fortnite i szukamy. Fortnite Till Frenzy. Zobaczymy, co to jest. Tego jeszcze nie grałem. A free play zrobimy. A nie, nie możemy free play. Weźmy challenge. Challenge, play. Aha, i tu już mamy Till Frenzy, ale z trzeciej osoby, widzicie? Czyli to jest chyba troszeczkę lepsze pod tego. O Jezus, ale ciężko. To jest chyba troszeczkę lepsze pod Fortnite'a, mi się wydaje. Jeszcze ta mapa jest większa. Nie wiem, czy to będzie widać, bo bardzo mi tnie ten obraz w OBS-ie na Kowaku. Tą rzecz możecie kupić na Steamie za 35 zł, ten program. I powiem wam szczerze, jeżeli macie wolne 35 zł, to ja polecam to kupić, naprawdę. Jest to świetna mapa rozgrzewkowa. Jeżeli oczywiście tryhardujecie Fortnite'a, bo jeżeli gracie for fun, no to po co wam to, prawda? Chociaż lepiej się strzela, jeżeli... Lepiej się gra for fun, jeżeli strzelacie same heady, a nie jakoś obok przeciwnika, albo zabijacie typa w ciało. Lepiej heada trafić, co nie? Ej, Jezus, ale zwaliłem teraz. Zero celności. Powiem wam, naprawdę jest mnóstwo map. Do CS-a, do Fortnite'a, do jakichś innych gier. Polecam. Dobra, final score 140, który jestem.
294 na świecie. Chyba dobrze. Chyba jestem 300 pro playerem. Okej, na tym kończymy odcinek. Pamiętajcie, żeby wbijać do Livestara linki w opisie, zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek i kod w patchol w sklepie, jeżeli wam się podobało. Jeżeli macie jakieś usprawnienia do tej serii, chcecie jeszcze raz zobaczyć Livestara, na przykład, gdzie wam tłumaczy coś innego, możecie pisać wszystko, co chcecie zobaczyć. Naprawdę, wszystko, co chcecie zobaczyć. Livestar może wam powiedzieć coś innego, ktoś wam może powiedzieć coś innego, kogo chcecie zobaczyć i tak dalej. Piszcie w komentarzach. Sekcja komentarzy jest dla was. Będę czytał. Do zobaczenia. Cześć.